No więc ten, opuszczam Grenadę. Co najciekawszego? Znowu załogo. Poznałem bardzo fajnych ludzi. I dlaczego z nimi płynę? Bo chcę zobaczyć, jak się płynie jachtem. Znaczy jachtem. Z jachtu chcę się przenieść na katamaran. Jest dużo szybszy, bardziej stabilny i zobaczyć chcę po prostu, jak się będę czuł. Teraz będziemy płynąć właśnie jakieś 3 dni pod Farej do ABC Island i pokażę wam później całą moją nową załogę. Więc z tamtymi się pożegnałem, bo bardzo miło, fajnie, no ale chcę spróbować czegoś innego. A to wiecie, trochę młodsza ekipa, młodsi ludzie tu są w podobnym wieku, więc na pewno będziemy więcej czasu spędzać razem i będzie lepsza, fajna zabawa będzie, więc zapraszam. To część naszej nowej załogi, mojej nowej. 3 kobiety i 3 facetów na razie. My już zatankowani, wymeldowani, opuszczamy Grenadę i płyniemy dalej, znowu załogo. Mamy nowego kumpla z drzewa bananowego, ale niestety muszę mu podziękować, musi się z nami pożegnać. Bananów, o! Zerwaliśmy bananów troszkę i ten, i wpadł. Wpadł w odwiedziny, no ale muszę go pożegnać niestety. Z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że żegluga katamaranem jest o wiele bardziej komfortowa. Na pokładzie tak nie buja, łódź jest o wiele bardziej stabilna, szybsza i posiada sporo więcej przestrzeni, na której można poczuć się swobodnie. A to ja, śpiący w swojej kajucie. Sam rejs upływał bardzo miło. Nauczyłem się trochę więcej o samym żeglowaniu, ustawianiu żagli i posługiwaniu się sekstantem. Spotkaliśmy na swojej drodze kilka przepięknych orek, co jest dość rzadkim i niespotykanym zjawiskiem.
Enjoy! Ready to eat? You can see the island. Yay! Yay! We go when we feed it moving. Now I understood everything. Okay, you can go home. Jednak ta śruba, co jest, filmowałam GoPro, nie działała poprawnie, co się później okazało. Ale w katamaranie są dwie śruby, więc to nie był jakiś tam ogromny problem. Dzień dobry bardzo! Dotarliśmy właśnie znowu na kolejną wyspę, która nazywa się Bonero. Jakoś tak, nie wiem jak to jest po polsku, ale się dowiem i wam powiem, jak to wygląda. Wszyscy są zadowoleni, patrzcie, wszyscy się cieszą, zadowoleni są. Kapitan tak samo. Więc pokażemy wam później, jak to wszystko wygląda. Na razie. What? Nic. Taka piękna wyspa.